Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj czołg dnia! Tak, udało się, udało się! Wreszcie mamy czołg dnia! Ktoś nadesłał powtórkę i jest to jak zwykle. Ja woli mleko! AMX1390, mapa, murowanka, losowanie na ósemki, dużo dziewiątek. No i cóż, ruszamy. Bitwa spotkaniowa jeszcze na dodatek. Więc będzie zabawa. Bitwy nie widziałem. Po prostu jedyna powtórka, jaka do mnie trafiła. I od razu ją odpalam i nagrywam. No, ten LT-432 troszeczkę kradnie tego spota w tym momencie. No, czekamy na cios od artylerii, która lubi celować tutaj w pierwszym momencie. Nasza już strzeliła chyba, nie trafiła, a może nie, to ktoś inny strzelił. No, bierzemy się za tego lighta, za wszystkie lighty w ogóle. No, nasz Progetto oberwał. Nasz Eltek też się zmył. Nie wiem ile HP stracił. No, trochę stracił. Sanki, nie? O, Sanki! Proszę bardzo, co za miłe spotkanie, Sanki. Jeżeli ktoś nie zna Sankiego, to widocznie nie interesuje się grą klanową. Wszyscy, którzy troszeczkę oglądają streamy lepszych graczy, jakieś wydarzenia, wojny klanowe, to na pewno kojarzą tego gracza. No i on troszeczkę oberwał, teraz zmienił flankę, zmienia również flankę. Ja wolę mleko, tutaj jest kilka czołgów na dobicie, są właśnie dwa lighty i na nie można po prostu wyjechać. Jest pierwsze wykończenie. Drugie. Bardzo dobra decyzja. I się zawijamy, ładujemy. To jest właśnie siła AMX-1390. Szybko ładujący magazynek. Do tego naprawdę dość fajny, mobilny pojazd. Potrafiący zaleźć za skórę każdemu. I znowu, zmiana pozycji. Lecimy po LTTB. Też możemy go zdjąć na magazynek. No, lighty. Lighty nie mają szans z tym AMX-em w bezpośredniej walce. Tak naprawdę. Oczywiście. Grunt to nie złapać się na pustym magazynku. No, ten LTTB pierwszy pocisk odbił, ale próbował Starana pociągnąć tuż przed śmiercią. Nie udało się, nie trafił. Oddał tylko jedną pestkę naszego bohatera, Arta. No, ten zwrot w ostatniej chwili uratował życie naszemu bohaterowi. Może nie życie, ale jednak sporo HP. I teraz, co dalej? Przeciwnik jednak skupiony na drugiej flance. Przy mordowni. Przy kapie. No i będzie trzeba tam pojechać na pewno. No, Sanki już umarł. Ja bym powiedzieć brzydko, ale się powstrzymałem. Mamy Isa M. Bok wieży. Nie wiem, czy jest sens strzelać dalej. On na pewno wieżę już obrócił. Będzie ciężko przebić ją. Oho. No to było tak. Taki strzał na RNG. I co dalej? Przeciwnik zajmuje kapa. Żeby go obronić, trzeba podjechać troszeczkę bliżej. Nasze czołgi ciężkie muszą się ruszyć, nasza artyleria musi przymierzyć. Oczywiście drużyna przeciwna ma łatwiej, ma lepszą artylerię do wrzucania na kapa. No, pierwszy pocisk na zmarnowanie. Drugi zresztą też. Tego Isa M. No to było na zniszczenie murku. Chociaż nie, przecież nie mamy tutaj hitów. No właśnie. To jest właśnie kolejna jakby zaleta. Zaleta czy wada? No, dla mnie zaleta w przypadku takiego małego szkraba. Można strzelać przez murki, przez różne przeszkody. Nie zatrzyma się ten pocisk. W przypadku czołgów ciężkich na przykład, czy takich pełnoprawnych medów, no to wiadomo, to różnie. To nieraz hity są lepszym rozwiązaniem. Ale w przypadku lighta, jak najbardziej mi się wydaje, że APCR-y jako goldowa amunicja są lepsze.
No, ta wymiana z Progetto była niepotrzebna. Trzeba było sobie darować po tym pierwszym strzale. Może po drugim. Ale czekamy, czekamy. Czekamy na strzała do artylerii, nie wiem. Tak troszeczkę. Teraz osłona krzaczka, on nas nie widzi. Zresztą już nie żyje. Wynik 8-3. Trzeba jak najszybciej pozałatwiać swoje sprawy. Zabrać zabawki z piaskownicy i pójść do domu. Bo zaraz przyjadą koledzy. Będą też się chcieli bawić. No i mamy tutaj Su. Ja bym Su. W pierwszej kolejności. Groźny, groźny. Tedek. Centek to tam. On będzie się świecił po każdym strzale. A Su niekoniecznie. Ładne wykończenie Lufy. Kolejny raz. Szósty frag padł. I jesteśmy niewykryci. Teraz możemy sobie spotować. Albo nawet podjechać bliżej. No i trzeba pamiętać, żeby nie załadować tego jednego pocisku do magazynka. To jest taki właśnie los magazynków. Trzeba patrzeć, jaki jest stan amunicyjny w danym momencie. Ach, ten drugi pocisk w trupa. No i mamy standarda B i artylerię. Artylerię może no, ktoś zdjął. Standarda niestety nie weszło. Poszło po jarzmie. I on już zginie z rąk SU-130. Uuu, 1 HP zostało. Już jednak. Koniec bitwy. Przejdźmy do wyników. Powiem szczerze, całkiem przyjemna bitwa. Jak na czołg dnia. I w ogóle cieszę się, że czołg dnia w ogóle zaistniał w świadomości widzów. Niektórych. Padła masterka. Duży kaliber. Medal Nightdina. O, zniszczenie wszystkich lightów w bitwie. Proszę. W liczbie 3. Top Gun. 4356 obrażeń. No, Sanki się nie popisał troszeczkę. Chociaż zrobił 1541 asysty. No, ale tak to już bywa. Na pewno świetny gracz. Ale równie dobrym graczem, może nie równie, nie, może nie aż tak dobrym graczem, ale jednak bardzo dobrym graczem jest również ja woli mleko. Mamy tutaj 6 fragów, 1386 expa. Może nie jest to wynik wybitny, ale wystarczająco asysty 1374 przyjechane, 327. Jeszcze mamy tutaj obronę bazy. Bitwa akurat na czołg dnia. Niewybitna, ale bardzo dobra. I obrazująca, jak ten czołg potrafi. Potrafi w dobrej bitwie się sprawdzić, a w złej również potrafi się sprawdzić. W ogóle się sprawdza na każdym polu walki. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.